Stowarzyszenie Razem dla Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości oraz Nadleśnictwo Zdroje przygotowało kolejne warsztaty, które przeznaczone są zarówno dla turystów, jak i mieszkańców regionu. Tym razem do ich poprowadzenia zaproszono znanego fotografa Chrisa Frezę, który uczestnikom projektu wyjaśniał tajniki pracy z fotografią wykonywaną aparatami znajdującymi się w telefonach. Była więc mowa o tym, jakie aplikacje stosować podczas pracy z telefonem w terenie, jak skadrować dobre zdjęcie, czy jak wykorzystać światło. Warsztaty dzisiaj prowadzi znany fotograf, artysta Chris Froze, miłośnik ziemi kłodzkiej. Przedstawia się, chwali nam przede wszystkim walory przyrodnicze i swój kunszt, czyli fotografię, i pokazuje różne techniki, jakie możemy wykorzystywać przy robieniu zdjęć, zarówno smartfonem, jak i profesjonalnym aparatem. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Razem dla Kłodzkiej Szkoły Przedsiębiorczości. Działamy w ramach projektu, który nazywa się Wakacyjna Przygoda na Ziemi Kłodzkiej z husytami w tle, a również współorganizatorem jest Nadleśnictwo Zdroje. Dzisiaj przede wszystkim skupiamy się na fotografii smartfonem. Pokazuję, jak prawidłowo skadrować zdjęcia, pokazuję, jak wykorzystywać światło, które mamy, i poza tym pokazuję jeszcze kilka sztuczek takich, które znane są profesjonalnym fotografom, tak żeby złapać dobre, poprawne kadry, czyli na przykład coś takiego jak złoty podział, kolory dopełniające. Tłumaczę, jak odpowiednio zamrozić w klatce zdjęcia, żeby były takie piękne i magiczne. Przed chwilą byliśmy na tej słynnej ławeczce, którą wybudował mój kolega Rafał Kmieciński. Pozdrawiam go serdecznie. Stamtąd mamy praktycznie 360 stopni widok na całą ziemię kłodzką, a również na Czechy. Dzieją się tutaj naprawdę magiczne rzeczy, bo często jest mgła, często to słońce schodzi przez mgiełkę, bardzo dużo zwierząt się pojawia, sarny, dzięcioły i również inne gatunki. Jak tylko uda nam się zachować trochę ciszy i spędzić tutaj trochę czasu, to mamy bardzo dużą szansę, że nawet znajdziemy się w bezpośredniej odległości z takimi zwierzętami. No a poza tym te widoki, które tutaj są, to jest idealny punkt obserwacyjny na burze, na nocne niebo, na wschody i zachody słońca. Bardzo dużo rzeczy tutaj się dzieje i jeżeli tylko troszeczkę chęci jest i troszeczkę takiego spojrzenia artystycznego, a tego tutaj też uczę, jaką filozofią się kierować, żeby te wszystkie rzeczy wyłapywać, to bardzo łatwo jest to zrobić. I już widziałem niektóre zdjęcia, że moje się troszkę chowają. Także tutaj fajnie i widzę, że bardzo wiele osób dysponuje fajnymi sprzętami. Już kilka rad dałem, ale też kilka rad zdobyłem, bo tak jak mówię, na każdych takich warsztatach, a ja organizuję również warsztaty prywatnie, myślę, że tak 6-7 razy w roku wyjeżdżamy, czy to w Góry Stołowe, czy różne bardzo ciekawe. Teraz najbliższe warsztaty będą w schronisku na Szczelińcu, będziemy mieli nocleg. Także ja też uczę się od warsztatowiczów, bo każdy, wiadomo, ma swoje sposoby na zdjęcia. Także bardzo fajna grupa dzisiaj jest. Pewnie będzie można pokazać, jak sporo ludzi uczestniczy i jak naprawdę to są zaawansowani już fotografowie.